Dobra, lecimy dalej. Renegaci! Okrążyli nas na wyspie! Nie mamy z nimi szans! Błagam, pomóżcie! Nowe zadanie poboczne. Renegaci. Pomóż ocaleńcom. Kurwa, jak daleko. A to co? Emocje na haku. Nie to. Aha. To jest zadanie poboczne, tak? No dobra, no to pomóżmy. O kurwa, co to jest? Pistolet? Nie, no chyba nie. Zadanie poboczne. No dobra, pomóżmy im. Lecimy. Kurwa, zawsze mi się ten znacznik otworzy. Cicho tam. To za ten, za trudne. Dobra, lecimy. Właśnie, 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 Aiden. Już biegnę. No i czemu nie działa? Jak działa bieganie po ścianie? Aha, jeszcze tego nie wykupiłem, przecież ja pierdolę. Znowu mi się coś zaznaczyło. Tu nie przejdę. Tu przejdę. O kurwa, dobra. Trochę ryzykownie, ale zadziałało. Już powoli ogarniam. Do mnie takie kurde mówisz takie rzeczy. Ja ci tu obciąłem główkę. Raz, dwa. Dobra, leczonko. Co tu jeszcze? Ptaszki i lawenda. No, długo nie pożyli, nie? Znaczy, długo nie mieli spokoju. A jolo. Oj, 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 oj. Okej. O kurwa. Fuck! Alem poleciał. Jeszcze tam jest. Pierdol się.
Coś nie wiem, dziwne wrażenie, że walka bardziej mi się podoba w jedynce. Jakoś była bardziej taka mięsista. A to tylko moje zdanie. Jezu, co ja stanąłem na nim? Kurde. No kurde. Gościu. Ludzie? Jesteście? Czy się schowaliście po prostu? Chyba się schowali. Możesz wyjść. Już nic ci nie zrobią. Co się tu stało? Po prostu pracowaliśmy i napadli na nas. Rzucili się na zapasy. Trzeba tych renegatów się pozbyć, nie? Nie zabili wszystkich. Gdzie są pozostali? Nikogo nie widziałem. Widać ich zabrali. O Boże. Maria. Robert. Zabrali moich przyjaciół. Słyszałeś o atakach na inne obozy? Słyszałem od ocaleńców z obozu na południu, że ich też dzisiaj napadli. Zabrali jedzenie i silnych młodych mężczyzn. Podobno werbują do armii. Każdy dobrze wie, że renegaci to wredne skurwysyny, ale do tej pory trzymali się od nas z dala. Wiesz, gdzie zabrali twoich przyjaciół? Niedaleko stąd jest granica między terenem rzeźnika a naszym. Renegaci mają tam swój obóz. Okay. Pomożesz im? Błagam, stróżów prawa tu nie uświadczysz. Nikt im nie pomoże. Spróbuję. Dziękuję. Uważaj na siebie. Na tej trasie mogą mieć posterunki. Poprowadzę cię przez radio. Mam na imię Kasper. Okej, Kasper. Duszku Kasperze. O, ciemniutko się zrobiło, ale fajnie. Pięćdziesiąt metrów na luzie. To jest tam. O kurwa, dobra. Jak tu wejść? Aha, okej, tutaj. Ekskluzyw wejście, co? Zamek łatwy. Dobra, potem sobie pójdziemy do tej... Ojej. Ten ocaleniec miał rację. Coś tu jest zajebiście nie w porządku. Pierwszy posterunek. Nie widzę twoich przyjaciół. Musieli się przenieść. Pewnie w stronę obozu. To dalej na zachód, na Fulton Tower. Dorwie ich, nim tam dotrą. Jestem w drodze. No nie. Nie rozumiem. Mówiło się, że renegaci są niebezpieczni. Ale od lat trwało zawieszenie broni. Tak jakby nie bali się już stróżów prawa. Pewnie się nie boję. To się zmieniło. Może niedługo się dowiemy. Będę w kontakcie. O kurwa. Tam jest zarażony. Ale to nie, ja nie chcę zarażonego, ja idę tam. Chyba tu są wyjce, ja pierdzielę. Tam. Nie widzę wyjców. Yeah.
Nie. O, to będzie dobre z tym chwytaniem, żeby od razu im główki niszczyć, nie? Co oni tutaj robili? Dobra. Tu też pusto chyba, co? A nie! Tu też ich nie ma. A nie, no pusto. Mogli się zatrzymać na wzniesieniu przy wiatraku na Garrison Boulevard. Pośpiesz się. Jeśli dotrą do obozu, trudniej będzie ich odbić. Jeszcze ich dogonię. Chyba wiedziałem, kto dowodził tymi renegatami. Spotkanie zakończone porażką, ocalenie się przemienia? Co? Jeszcze 2 lata temu mieszkał w tej okolicy. Przed epidemią był prawnikiem, człowiekiem z zasadami, a potem zniknął. Krążyło o tym dużo pogłosek. Zniknął? Rok temu kręcił się tu taki ciekawski typ. Mówili, że to jeden z ludzi rzeźnika i że swego czasu pracował dla Gierę. Namawiał ludzi, żeby poszli na zaporę. Obiecywał im broń. Bieg po ścianie. Ci, którzy go posłuchali, nigdy nie wrócili. Gdy zobaczyłem teraz Eliasza, wyglądał po prostu okropnie. Jakby był czymś naćpany. Jego oczy aż mnie zmroziło. Jakby nie było tam już człowieka. Sprawdzę to. Dotarłem. Znalazłem tu tylko renegatów. Więc dotarli do obozu. No to już po moich przyjaciołach. Rozejrzę się tam i zobaczę, jak to wygląda. Nie śmiałem prosić, ale nie poddawajmy się. Pomóż im, proszę. Spróbuję. Uwa, muszę na górę wejść. Chcę na górę wejść. Kurde. Na górę. Okej. To jest ten obóz, tak? Trochę ich tu jest. Ale na luzie. Dobra, dwóch leży. Dobra, to jest umiejętność, wam powiem. Naprawdę dobra. To jest ten kryjówka. Może bym się odblokował, co? Zawsze się przyda. No i spoko. Zawsze to jakieś punkty, nie? Teraz wróćmy do was. Chodzenie tą stroną to jest ryzykowne? Tak. Czy jestem pojebany? Tak. Kurde, broń mam zepsutą. O! Siema!
O kurwa, poślizgnąłem się. No i po moim tym, jak to się nazywa? Po mojej katanie niestety. Dobra, odpuszczmy sobie. O! Się czuję trochę overpowered. Dobra. To sobie zmieńmy tu, to sobie dajmy tu. I do krykieta, co? To już można wywalić chyba. Zresztą w sumie nie ma takich złych obrażeń. Sieczne obuchowe. To jest to obuchowe. To jest sieczne, no dobra. Może być, może być. No, uleczmy się. Końca. Stwórzmy sobie. Dobra, weźmy, stwórzmy 10. Rumianek się kończy. Dobra, 8. Muszę do jakiegoś miasta iść. Ktoś na dole jest też do wybrania. Ach, oni mieli tu rzeczy, więc... Na dole jeszcze coś jest niebieskiego. To chwila, poczekajcie. Aha. No, się udało. Się wstrzeliłem. Noga od stołu, serio. Dobra, to tu już takie śmieciowe śmieci. Idziemy na górę. Alu. O kurwa, wilki, a nie. Kanibale! Co ty tu robisz? Wypuśćcie tych ludzi! Nie sądzę, especka marionetko! Zawiśniesz na własnych sznurkach! Ale się boję! Spadnie wam na łeb! My już nie mamy sznurków! On nas uwolni! To rzeźnik! O czym ty do mnie pierdolisz? Mistrz uwolnił nasze ciała i umysły! Wiemy już, że za każdym razem, gdy szlachtujemy wroga, pochłaniamy jego siłę. Możesz do nas dołączyć, albo jeszcze dziś nie, spotkasz dzięki. Stwórcę. Dlaczego łamiecie zawieszenie broni? Bo jesteśmy silni. Wiesz, jakie to uczucie zrzucić kajdany? To uczucie nieograniczonej niczym siły. O, ja cię, te pierdolenie głupie. Mistrz podarował nam tę siłę. Jackmat i stróżowie marionetek poplątają przykuszeni wobec nas bezsilni. Jesteście wyłącznie bandą ćpunów. No. Nie ma mowy. Dzięki za propozycję, ale jesteście pokurwieni. Dokładnie. Nic nie rozumiesz. Brać go! Serio? Nie
O kurwa, gdzie ja jestem? Nic nie widzę. Dużo macie życia? Ja też ostrzegałem. Co się dzieje z ekranem? Gdzie moja broń? Ja młotem ich biłem zamiast tym. Dziwna walka, ale się udało. Szybko, proszę. Już otwieram, już. No. Dziękuję. Spokojnie. Nie zapomnimy tego. Tędy. Jest boczna brama. Halo? Tu Aiden. Twoi przyjaciele są cali. Dziękuję, Aiden. Mamy u ciebie wielki dług. Luzik. No kurwa, dostałem strzelbę, nie wierzę. Mam jebaną strzelbę. Gdzie mam iść? 700 metrów? Serio? Punkt orientacyjny. Wieżowiec. Punkt orientacyjny. Muszę te wieżowce chyba po ten... Czy nie? Chyba tak. Fajnie by było wejść na ten wieżowiec. Orzesz, kurwa, jebana w dupkę. Jak to wysoko. Dobra, jednak tam chyba nie wejdę. Co tam jest? Konwój. Mhm. O kurwa, o kurwa. O kurwa. Oż kurwa. Mam przesrane, mam przesrane. Mam przesrane. Właś? O Jezus. Garrison Heights. Co to jest? Aha, obóz bandytów. Stacja elektryczna Garrison. O! Lecimy. 214 metrów. Kurwa, tu się muszę wrócić. Chyba, że zrobimy to, że przejmiemy sobie to.
To jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Jest w tym jakiś większy plan. Jezu, tak macham tylko. Oni sami giną. Ja muszę ten odpalić, ten. O kurwa. O kurwa. No. Lara. No kuwa, nie trafiłem. Ale jeden porucznik leży. Oła. Okej. Nie są tacy trudni ci. Siema. Przyjdziesz do mnie? Przyjdziesz do mnie? Becz. Widzisz, gdzie trzeba lecieć dalej. Nie! I w nogi. Zleć na dół, proszę. No zleć. Okej. Chyba cisza. Tam jest stacja elektryczna, zaraz sobie pójdziemy. Mamy wejście na górę. Wejście smoka. Ty się orientuj. Dawaj! Na pałę! Serio? Łucznik dowódcą? A nie, to po prostu był jakiś mocniejszy typ. Gdzie jest jeszcze? No właśnie!
Boże, zabił się, spadł. Wyeliminuj poruczników. No ale ja tu nikogo więcej nie widzę. Kogoś pominąłem? Mi się nie zaliczy. Tam ktoś jest? Tu jest porucznik, dobra. Ojojojojoj! Umarł. Spójrz bezpieczną strefę. I rozumiem, że tam, no dobra. Dobra, obozy renegatów nie są trudne. Znaczy napierdzielać jak powalony. Po zdobyciu w obozie bandytów zniknie. A dobra, walić. No, dawaj. I co, do stacji jeszcze podlecimy. Trochę taki odcinek eksploracyjny będzie. Znowu walka. Jutsudo! Fajna brońka. Ej, nie mam jej. A, tu jest. Poręcz. Poręczę za siebie może, co? Młot dwuręczny. Dobra, gdzie to jest? Gdzieś tam. To lecimy. Żeby mi starczyło tego, nie? No, no, no. Okej, tu jest wejście chyba. Znaczy wejście. To jest stacja. To co, dodamy teraz SP-kom? Żeby też mieli coś dla siebie. Wykryto pojemnik z inhibitorami. A to już wiem. Tylko jak tu wejść? Ojej, co ty robisz? Tu chyba jest wejście. Dobra, dobra. Oho! Wielofunkcyjne generatory. Aby przywrócić zasilanie, musisz połączyć ze sobą odpowiednie generatory. Znajdź generator z zielonym światłem i zapamiętaj jego numer, na przykład 1. Wejdź z nim w interakcję przy użyciu F, by chwycić przewód. Przedmioty, które można zasilić za pomocą wielofunkcyjnego, to znaczy jedną z liczb bądź symboli winiejących na generatorze, aby aktywować stację. Okej. Okay. Musi być 1C na przykład, tak? A, B. No to A. I teraz B. Thank you.
Okay. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Ale ciemno. Mogę nie... Aha, dopiero jak ten pewnie. Tu już jeden. Po prostu jeden. Mhm. Kurde. Bym się nie pogubił zaraz. A, zamknięte od drugiej strony. Muszę C podłączyć. Tam jest jedynka. Oj, 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 oj. O fuck. Tutaj mamy jeden C. Tam jest C. Dosięgnie kabel. Gdzie jest to pieprzone C? Tam. O kurwa, nie sięgnę. Muszę to zrobić inaczej. Ty, no nie sięgnę. A, ja się mogę na nim bujać. No to spoko, dobrze wiedzieć. Tak, jakiś przewód. Bo mogę do jedynki i do C, tak? Może najpierw zróbmy do jedynki. Sprawdźmy, co się stanie. Aha, okej. Okay. To nie. To daj na razie, bo ja chcę C otworzyć. Że C jest tak... Nie tak, jakbym chciał, tak powiem. Dobra, udało się. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. No wiem, dlatego tu idę. Dajemy sobie wytrzymałość. Co? A, notka. Kod do sejfu. O Boże. Zbliżona liczba pi... Ja nie wiem. Ja jestem chujowy z matmy. Nie wierzę, kurwa. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Ja sobie muszę sprawdzić w internet. Dawać mi internet. Sorry, że to robię na odcinku. Trzy, jeden, cztery. Trzy. Sorry. Jestem głupi, ale no. Dobrze mi z tym. Jeden, cztery. Mamy pojemnik. Znaczy inhibitor. Wytrzymałość. Spokojnie. A tu mamy dwójeczkę. Ale co, już możemy odłączyć, nie? O!
skrzyneczka. Serio, ekwipunek jest pełny, nie mogę podnieść. Dobra, to co już możemy odłączyć? Dać do jedyneczki. No co jest? Puść się. Co to za zacinanie się tych kablów? Dobra, tu sobie podłączmy już. A teraz musimy rozkminić, gdzie idzie dwójeczka. Tu jest do złapania się. To się złapmy. Pełny ekwipunek. Gdzie jestem? Dobra. Nie wiem, gdzie ten przewód będzie mnie prowadził. Aha, dobra, nieważne, puść. Dobra. Szpitalny krawsze. Oj. Które jest zamknięte. Aha, bo tam jest do włączenia. Kurde, gdzie może być, nie może być dwójka? Widzieliście gdzieś dwójkę? Tu gdzieś? Nie no, stąd przyszedłem. Sobie otworzyłem jakby, nie? Nienawidzę tych. Wcześniej musiałem to przewijać i teraz też pewnie muszę. Chyba, że w dwójkę podłączę na razie do C. A nie, bo C musi być 1C. 2C to nie podziała. Gdzie jest dwójka? W piwnicy może. Zapomniałem, że to jest kurwa piwnica. Tu są zombiaczki. Tak, tu jest dwójeczka. Dobra. A ja szukam jak powalony. Ups. Dawaj dwójeczkę. Pyk. O kurwa. Trochę bolało. O fuck. Okej, prądzik się włączył. Muszę wejść do windy. A potem lecimy do misji głównej. Nie tu. Szkoda, że tu się szybciej nie dochodzi w tych wentylach. Tu nie, a tu co jest?
Mhm. Idę dalej. Aiden, kucnij. Proszę. Dziękuję. Fajny młot. Zamienimy na ten. Oj, nie tak. To tu. To tu. Albo nie, to tu. To tu. To już trzeba ulepszyć. Na razie będzie lepsze. No. Otwieramy, idziemy do windy. Dobra. Windo, przybywam. I do sterowni poproszę. No i teraz tu se mogę otworzyć. Też se mogę otworzyć. I gituwa. Wiadomość z Villedor. Wiadomość z Villedor? Wybiła ósma. Jest 14 czerwca 2022 roku. A wysłuchacie wiadomości Villedor. A, okej. Szybko określenie wirali. A to co? Poduchy amortyzujące. O! Ale nie, no dobra, dajmy coś w tym. Dajmy coś tym SP-kom, bo będą mi narzekać na. Nice. Matt w życiu nie wybaczy tego renegatom. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał i do następnego. Pa, pa.